Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu z CS-a, tym razem naklejek z wielkiego Majora Kraków, PGL Kraków 2017. Dzisiaj mam do otworzenia 17 pojemników z autografami oraz 5 pojemników, czyli razem 22, legendy i pretendenci PGL-a. Tutaj legendy to mamy hologram i folii, więc nie wiem od czego zaczniemy. Tych jest więcej, więc zacznijmy od tego. Tylko poczekajcie. Bo mamy tutaj pojemniki z autografami i z autografami legend. To tak na zmianę otwierajmy, dobra? Start. Chyba nie laguje. 15 FPS-ów. Hej, folia. Pięknie. Pięknie się zaczyna, słuchajcie. Przy później, jak już się wylosuje, słuchajcie, wydropi mi, to może być jakiś lag 100 FPS-ów. To było normalne, tak? To teraz z autografami. A znaczy legend, sorry. To będzie gorzej. A Kendrion B jest, no, chyba dłuższy troszeczkę. A to i tak raczej chyba dla siebie zostawia. No to na zmianę, znów pojemnik z autografami normalnymi. Automatic, to jest drogie. Manka, nie słuchajcie. Dobra. Nie wiem, czy nie za głośno CS, dobra. Teraz z legendami. Co tu wypadnie? Tu widzicie na dole. Może pełno wypaść od niebieskich po czerwone. Dosia. Dosia X Good. Oczywiście najdroższe są te czerwone. To było legend, tak? To normalne. Tutaj tak samo. Pełno jest ich. Głos się nagrywa cały ja. Dobra. To dobrze. Ten drugi Heni. Teraz legendy. I są też droższe przez to naklejki. A te nie chodzi o cenę. Device, no. To może dobrze, ale Elfmeister Folia by była na pewno fajna. Tym bardziej, że nie mam. Otwieramy dalej. Stój, jest Shroud jeszcze. Shroud jest naprawdę, słuchajcie, chyba Shroud i właśnie Automatic. Albo Stewie to Kate. Chyba ci dwaj są najdrożsi, a jeszcze folia. A to było z normalnych, tak? Jak się pogubiłem. I taki shroud folii. Myślałem, że z legend. Teraz chyba legendy, nie? Hobbit, Hobbit jest. Mogło być lepiej. Widzę, że chyba tych normalnych autografów mam więcej niż legend. A co tam się moich kochani na Steamie nie różni? Zaraz zobaczymy, może dokupię coś. Denis Folia. To nawet ładny jest ten Denis Folia. Ale mi dzisiaj drobi fajne folie, naprawdę. Co mam cztery? A nie, nie, jest to samo chyba. To najlepsze zostawimy na końcu. Na koniec się mówi. Mo. Nie wierzę. Same folie mi lecą. Halo? Same folie. Dobra, lecimy. O, lag. Komputer mi w ogóle warczy, więc mogą być słabsze FPS-y i w CS-ie. I na nagraniu. Okej. Okay. Jeszcze trzy z legendami, więc naprawdę może być dobrze. Może teraz lewą. Wskazującą. Dobra, poszło. Jakby Adrian i znów z tego teamu, jak on miał. No, Gambit. I znów we folii. To ja bym się powiesił normalnie. Dobra. Mikrofon chyba mam dobrze ustawiony, w razie czego możecie sobie podgłośnić. Jest, dobrze. Druga chyba, nie? Automatic we folii był.
Mam dwie te same. A nie, tu jeszcze jest jeden pojemnik. A tak, bo dokupiłem pojemnik z legendami jeden. Bo mówiłem, że razem 22 pojemniki, wszystkie. A tych jest 5, a tych jest 17, czyli jeden jest dodatkowy. Bo 17 oczywiście nie jest parzystą liczbą, więc jednych jest 8, innych jest 9. I właśnie tych z legendą jest 9. Czyli i znów Hobbit. Z tego samego filmu, Gambit, no. By to się uparło. A to jeszcze tak. Bo to może na koniec, jeśli tak nieparzyście, słuchajcie. Dobra, na koniec. Teraz normalny. No i właśnie kupiłem ten jeden dodatkowy. Nawet przez pomyłkę nie chciałem. Później dopiero zobaczyłem, co ja kupiłem. Dodatkowy ten pojemnik z autografami legend. A teraz przejdźmy do. Albo nie jeszcze, przecież do M2. Ajaj. I znów Hobbit. Halo. Chwilę mi na Steamie piszą, wiecie co, chyba. To często mi na Steamie piszą, chyba będę wyciszył po prostu na czas nagrywania. Tym bardziej openingu, bo tutaj naprawdę przydałoby się skupienie. Tym bardziej, że materiał jest krótszy, żadnych dźwięków. Chcę tego wycinać też. No, więc wiesz, wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj też kupiłem nieparzyście, no bo piątka jest liczbą nieparzystą. Pamiętajcie z matematyki. I słuchajcie, legend, czyli tam, gdzie można dropnąć Virtus Pro, mam trzech. A pretendentów PGL-a, czyli tych, którzy mogą wygrać, legendy to są ci, którzy już wygrywali. Odnosili sukcesy, a pretendenci to ci, którzy mogą, ale jeszcze tego za bardzo nie zrobili. I też legendy, nie tylko patrząc tu na Virtus Pro, ale też kupiłem to ze względu na Gambita, że wygrał. Tutaj tego Majora jest Fnatic, SK, Godzilla jest. Tutaj mamy Astralis, więc są dobre teamy. FaZe teraz tam. Jest Olaf Meister i Guardian podobno, nie chcę mylić, ale chyba tak słyszałem. Więc kupiłem legendy, bo się wahałem, czy kupić pretendentów, czy legendy, ale jednak kupiłem legendy, bo tam naprawdę jest dużo świetnych teamów. Tym bardziej naprawdę teraz FaZe się może stać mocny Nord, z tym bardziej z bojem może być dobry. Navi jest fajne, ale już teraz osłabło, bo Guardian i Sist odszedł. No i tak to widzicie jest, więc legendy mam 3. Tam można dropnąć jeszcze raz, powtarzam, Virtus Pro. A pretendentów kupiłem dwa, więc zacznijmy od legend. Tu można hologram, folię, o Boże. Nie wiem, czy przy tych patrzeć. Dobra, popatrz. Nie gadajcie. No nie gadajcie. Halo? Naprawdę? Jeszcze folia? Folia jest droższa chyba. Jasny gwint. Jasny gwint. Ja sobie poproszę Gambita. Gdzie jest tu Gambit? No tutaj też jest. Ja chcę Gambita we folii. Jezus, to będzie takie drogie, że ja zrobię drugi opening. Dobra, to teraz to, czy to? To drugie. Wega. Boże, trzy wegi były pod rząd. Moja teraz pierwsza. Leci Astralis albo Gambit. Nord, hologram. A prawie Gambit, albo znów Virtus Pro. Dobra. Teraz jak to ustalić? Gdzie co najpierw to? Czyli z autografami legend, co na początku otwieraliśmy. Fallen Folia. I o to właśnie chodzi. O to właśnie mi chodziło. Robię Fallena.
Czyli co, ja najpierw chyba otworzę pretendentów i zakończymy to jakimś hologramem albo folią. Najlepiej Gambitu albo... O, Penta, no to nieźle. A później by była folia. Ale ten hologram nawet ładny, taki zielonkawy, ja lubię zielony. Słuchajcie, przechodzimy do ostatniej skrzyneczki, więc proszę o subeczki, łapeczki w górę. Im więcej łapek w górę, tym szybciej może opening ten długo wyczekiwany, ogromny, gdzie będę otwierał na kilku stronach, może może wydam z 50 euro. Nie wiem. Nie wiem, może więcej. I może będzie 1-2 giveaway. Zależy co wypadnie. Dobra, słuchajcie, startuję z ostatnią skrzyneczką na dziś. Zobaczmy co wypadnie. Gambit, jest! Jest Gambit! Też FaceClan naprawdę ładnie wygląda w hologramie. Szkoda, że nie folia, ale jest Virtus Pro, słuchajcie, folia. Co się bardzo cieszę, za pierwszym razem. Chciałem Virtus Pro, mam Virtus Pro. Aż to było ładne, to było ładne. Ile ja mam tych folii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Sześć, no i... A nie, siedem jeszcze tutaj. Fallen. No to ładnie. Ładnie. Jak na mój opening to bardzo ładnie. Szczęście. No i dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście do końca. I żegnam się z wami. Pa, pa.